etap dotyczył projektowania Akademika Marzeń z użyciem obydwu podstawowych materiałów budowlanych, to jest betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Na co głównie zwracaliśmy uwagę? Właśnie na kreatywność, na niebanalność podejścia do tematu, na umiejętność użycia materiału w taki sposób, żeby on nie dominował, a stawał się po prostu tworzywem do zrealizowania swoich wizji. Odpowiedź na pytanie, jakie szanse daje konkurs młodym studentom. Wydaje mi się, że dla studentów jest to niesamowita szansa na zetknięcie się, na zmierzenie się bezpośrednio z taką prawdziwą pracą potem w zawodzie. Chcemy przedstawić koncepcję naszego Akademickiego Centrum Marzeń. Zlokalizowane jest w Parku Akademickim, inaczej nazywanym Glinianki, w otoczeniu dwóch istniejących zbiorników wodnych oraz wysokiej zieleni. Zaprojektowałyśmy nasz budynek, jednak to nie wszystko. Starałyśmy się stworzyć niejako kompleks studencki, proponując opcjonalną lokalizację drugiego akademika oraz budynek uzupełniający z funkcjami pomieszczeń biurowych, usługowych oraz parkingu wielopoziomowego. I właśnie nasz budynek na planie półkola otwiera się na wodę i w części centralnej zaproponowałyśmy plac, który ma pełnić funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. W piwnicy mamy zlokalizowane pomieszczenia techniczne, ale również pomieszczenia funkcyjne, takie jak sala taneczna, basen czy kino. Łącznie mamy 88 mieszkań w trzech modułach. Moduł jedno oraz osobowy oraz pokoje rodzinne. Niemniej istotna w naszym budynku jest konstrukcja. Staraliśmy się jak najbardziej zintegrować z architekturą, która już została Państwu zaprezentowana. Zastosowaliśmy konstrukcję mieszaną. Ściany zewnętrzne, jak i wewnętrzne są to elementy z betonu komórkowego. Wybraliśmy ten materiał też ze względu na trwałość tych ścian, ale też parametry termiczne.